byliśmy na ulicy Krucznej. Na ulicy Krucznej spotykamy grupę. Dwie sanitariuszki, dwóch oficerów. No i idziemy do najbliższego odcinka bojowego. Najbliższym odcinkiem bojowym, ponieważ Krucza Niepodległości był batalion Miłosz. Plac Krzyży. Tam się zaawizowaliśmy. No i naturalnie w ten czas następuje transformacja. Nieważne było, nasz pluton był znany jako pluton NSZ-u. Prawda? No, ale dowództwo przekazałem, musiałem, mając dwóch jednego rannego oficera i drugiego towarzyszącego, o dwóch podporuczników. No, jednym z tych podporuczników był wam jako piłkarzu, jeszcze kolejorza, znany Czapczyk Mirzyk. No i ostatnie 20 dni byliśmy razem. Ponieważ byliśmy świetnie uzbrojeni, tworzyliśmy samodzielny i niezależny ten, prawda, pluton wykorzystywany do obrony. Do mnie nieraz nawet rodzina ma pretensje, że po co ja mówię, że ja rzucałem w powstaniu kamieniami. Bo taka jest nasza telewizja czy coś. Rozmawiają w ubiegłym roku i wyrzuciłem. Bo nie rozmawiałem, powiedziałem, odmawiam. Przyjechali, ale powiedziałem, proszę bardzo, ja, albo na moich warunkach, albo nie. To dlaczego? Bo gadam 15 minut, a oni dają 15 sekund. Wybiorą jedno zdanie. Tutaj nie mam ze sobą teczki, bo też bym wam powiedział. W tym roku na przykład. Tłumaczę o tym zniszczeniu Poznania i tak dalej, o 23. Dlaczego to z kolegą byliśmy na cmentarzu, żeby zobaczyć, czy tam leży ten dowódca SS. Ostatni dowódca Cytadeli, pułkownik SS Gonen Ernst, rocznik 1902, tam jest wypisany i tak dalej. I dlaczego? No to oni podają tylko koniec. Wycinek. Też jedno. Że rzucaliśmy w bunkry niemieckie kamieniami. Ale już tej drugiej części zdania nie dodano, bo w nocy szkoda było czymkolwiek innym. Chodziło nam w nocy, nie w ciągu dnia. W nocy rzucaliśmy kamieniami, żeby im nie dać spać, prawda? Żeby nie spali, a nie po to, żeby ich z niego trafić. Sprocie jak Goliata. No i także to różnie potem bywa, bo to się rozmywa. Ale było, nie było. Moi drodzy, przepraszam, przegadałem za dużo. Dalej wróciłem. Nie przeszedłem przez Łabę, bo wszyscy moi koledzy poszli przez Łabę, żaden nie wrócił. Owszem, z tą spółką to paru wróciło, nie ujawniając się to i tamto, ale większość spółku od Kanady, Ameryka, Australia, wszędzie na zachodzie zostali. Cały pluton wszedł w skład tego batalionu, o którym mówiłem, który miał w części także opiekę to, a pewna grupa miała, myśmy mieli jeszcze dodatkowe. I ten jeden z tych kolegów, tu nie ma żadnych, tu nie ma żadnych, bo tu są ludzie. Natomiast w Muzeum Powstania jest co najmniej 30-40 zdjęć rejestrujących. I wam było nam bardzo miło,
bo nasz jeden z kolegów miał dwa filmy, które wyrzucił. Bo chyba, no. Tak, no niestety, bał się. A dowiedzieliśmy się, ponieważ nie mogliśmy przejąć tych filmów, bo jeden film był niewywołany, a ten jeden był wywołany, prawda, w czasie powstania. I ten wywołany w czasie powstania, właśnie te dwa filmy, przepraszam, przyjąłem. No, obóz. Tutaj zacząłem studia, bo tu kolega mówił o studiach, nieraz tam jest. Ja byłem relegowany, miałem wilcze bilety, ale całe szczęście, że tym dziekanem był rektor poprzedni. Ja mam indeks Uniwersytetu Poznańskiego numer 11. Byłem bezprzyzorny, bez niczego, bo relegowany, czerwony, tam wszyscy wykreślony. Natomiast ciekawa rzecz, którą zawsze jeszcze powtarzam, był taki były rektor, profesor Molenda, który mówił, proszę przedwojenny, proszę pana, gdyby się zmieniły warunki, gdyby się zmieniła sytuacja, tak, na pańską korzyść, to proszę do mnie przyjść i pana przyjmę. Czekałem na to, chwalić Boga, do przewrotu, czyli 11 lat, prawda? 45, 56 i w grudniu 57, w grudniu 56, a praktycznie biorąc 7 stycznia 57 skończyłem. Znaczy, przyszedłem do niego, przypominając mu jego wypowiedź, a on odpowiedział i do końca życia będę pamiętał, słowo się rzekło, kobyłka u płota. Jest pan studentem. W międzyczasie, co prawda, Warszawa mnie przyjęła na Wydział Prawny, bo jako powstańca warszawskiego i Uniwersytet Warszawski, tam jakoś warszawiacy inaczej podchodzili, prawda, do tego, a w Poznań błagonadiożny absolutnie wykluczył mnie i tak. Ale po Gołusie wszyscy, nie wiem, akurat tak się dobrze złożyło, no i w rekordowym czasie porobił, mam za sobą parę rekordów uczelnianych na to konto, prawda, zrobiłem. Do najzabawniejszych miałem jednego spotkanie jako już dowcip, bo powiem, jeden z profesorów, taki dość znaniony meteorolog z Pożarski, jak wróciłem z tego więzienia w 50 roku, no to poszedłem, żeby mi pozwolili, nie wiedząc i łudząc się, że może mnie przywrócą, żeby mi pozwolili odrobić ćwiczenia z drugiego na trzecim. Ja patrzę, a on mi pierwsze do momentu wyroku zaliczył mi ćwiczenia. Mówię, panie profesorze, że ja w tym czasie siedziałem w wyrokach. Co mnie to obchodzi? No podpisał. Zaliczył mi. Mówię, ćwiczenia w metrologii. Oglądałem przez okno niebo. No ale to było jakieś pytania. Tak. Słuchajcie, krótko. Niestety widzicie, że poza tym ja jestem gaduła, to mówię, a i na nieszczęście mam dobrą pamięć, to słuchaj, jest tyle ciekawostek, jeszcze byłoby parę ciekawostek, ja już nie mówię o tych, tu jest koleżanka, bo tak to też bym, znaczy nawet czyni i tak dalej, kobiety czasami mężów broniły, nie? Jedna oberwała tak na moich oczach, prawda, tym łańcuszkiem, nie mówię, że łańcuch, przy wymierzaniu, bo rzuciła się na męża i dostała za niego, prawda. Ten jeden, ale jeden raz tylko, prawda, no, ale opatrywali się po tym oboje. Nieważne. Natomiast ciekawa sprawa, właśnie to harcerskie z rzutami. No, poza tym
były te kontrybucje na mleczarnie, no, człowiek ostrzegał, miałem różnych nie na chłopaków, ale mówię, słuchajcie, ostrożnie z tą cholerną śmietaną. No bo jak dopadli do tej śmietany, to takie pół litrową, słuchajcie, zjedzcie pół litra śmietany na raz, to będziecie za dwie godziny zdatni. Wszyscy będą siedzieli. No, a nieważne, także poza tym sprawa przyjmowania zrzutów. W scenie byli partyzanci i spadochrony. A te spadochrony nam zostawiano. No. A spadochrony były i już stworzywa nieraz. No to też to było, można tłumaczyć, żeby na noc tą koszulę wzięły. Nie, to musiały na bluzki brać. Nawet to. No, ale czyli tak czy tak było w życiu wesoło. Natomiast jednego nie znoszę. Pokazywania się tego pijaństwa. Ja nie wiem. Nie wiem.